Jezus przychodzi na ziemię jako wykonawca Bożej sprawiedliwości. Nie ludzkiej, ale Bożej sprawiedliwości. Często podkreśla się, że wypełnieniem tej sprawiedliwości jest krzyż i to miłosierdzie, które Bóg okazuje człowiekowi. I to prawda. Jednak jeśli oddzielimy Boże miłosierdzie od Jego sprawiedliwości, możemy popaść w pewną skrajność lekceważenia sobie Boga wręcz. No bo skoro Bóg jest miłosierny i wszystko nam wybaczy, no to w sumie nie musimy się starać i możemy robić, co chcemy. Czasami możemy spotkać wśród osób wierzących takie przekonanie, że przecież Bóg nas kocha, więc nas na pewno nie potępi, więc na pewno nie będzie nas sądził, więc skoro jest taki miłosierny, to przecież nie odepchnie mnie od siebie tylko dlatego, że postanawiam żyć w grzechu ciężkim. Nie? Jednak miłosierdzie Boże jest nierozerwalnie połączone z Bożą sprawiedliwością. Sprawiedliwością, która bardzo wyraźnie ukazuje ludzki grzech, która bardzo wyraźnie pokazuje ciężar naszych win, ponieważ każdy grzech jest splunięciem Bogu w twarz i powiedzeniem: ty się nie znasz, ja lepiej wiem, co jest dobre. Ty może mnie stworzyłeś, może ułożyłeś ten cały świat, ale tak naprawdę ja lepiej wiem, jak powinienem żyć, jak powinienem układać swoją przyszłość, dlatego nie wtrącaj się. I jeśli Bóg, zgodnie z tym, czego naucza Kościół, kocha nas w sposób nieskończony, no to powiedzenie czegoś takiego komuś, kto kocha mnie w sposób nieskończony, jaką raną jest zadaną temu człowiekowi, takiej osobie, jak splunięcie w twarz. Tym jest każdy mój grzech. I potrzebujemy tego spojrzenia sprawiedliwości, aby zdać sobie sprawę z ciężaru naszych win. Dopiero wtedy będziemy w stanie prawdziwie docenić to ogromne Boże miłosierdzie, które jest dopełnieniem Bożej sprawiedliwości. Dopiero uświadomienie sobie, z czym jakby borykam się, kiedy wchodzę w grzech, jak wielka otchłań jest moich win, dopiero to pozwoli mi prawdziwie docenić każdy sakrament pokuty, gdzie ta otchłań jest zasypywana przez nieskończone miłosierdzie mojego Boga. Dopiero wtedy zrozumiem, jak wielkie jest Jego przebaczenie wobec mnie. I dopiero wtedy moja spowiedź przestanie być zwykłym wyrzucaniem swoich grzechów, żeby się lepiej poczuć, ale stanie się faktycznie momentem nawrócenia. Z księgi proroka Jeremiasza. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego właśnie nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi.